A naprawdę chodzi, tak jak mówiłem, o tworzenie nowego człowieka, seksualizację dzieci i o to, by lobby pedofilskie mogło się dobrać dzieciakom do majtek. Po wybrykach niektórych youtuberów w internecie na tej platformie myślałam, że nic nie jest już w stanie mnie zaskoczyć. A tu haha! Nadal potrafią zaskoczyć. Witajcie na kanale Psycholożka, ja jestem Ewa i w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie wypowiedź pana z kanału KIKI85UUU. Pokażę wam, jak w prosty sposób, grając na emocjach ludzi, można manipulować faktami i mieszać ludziom w głowach. Z założenia nie tykam na tym kanale polityki. Ja szanuję to, że ktoś może mieć inne poglądy od moich, oraz to, że może chcieć mnie przekonać za pomocą swoich argumentów do tego swojego zdania. Jeżeli argumenty są logiczne, udowodnione naukowymi badaniami, czuję, że mam pełne prawo do zmiany swojego zdania i po prostu przyznania mojemu rozmówcy racji. Chciałabym, żebyśmy postarali się wszyscy spojrzeć na ten film nie przez pryzmat polityki, a rzetelności przygotowanego materiału bądź jej braku. Z rok temu rozmawiałem ze znajomym. Koleś, 30 lat, praca, dziewczyna, brak szczególnego zainteresowania polityką. Pytam go, nie wiesz co to LGBT? On na to, że nie ma pojęcia, więc mówię, nie wiesz człowieku nawet jaki jesteś szczęśliwy. A więc koleś skończył szkołę kilkanaście lat temu. Nie było tam żadnego LGBT. Ma dziewczynę, nie zrobił dziecka w wieku 15 lat, nie pobił żadnej osoby o odmiennej orientacji i żyje i dobrze się czuje, a do tego dobrze zarabia. No film zaczyna się przyjemnie. Kolega Kikiego to wartościowy członek naszego społeczeństwa. No nic tylko pogratulować. Zdróweczko! Przykład mojego kolegi, jak i przykład 100 miliardów ludzi, wszystkich pokoleń, które żyły na Ziemi, odkąd 200 tysięcy lat temu wyodrębnił się gatunek Homo sapiens, do lat 70. na zachodzie, jak i do całkiem niedawna w Polsce, świadczy o tym, że da się żyć, rozmnażać i zakładać rodzinę bez wychowania seksualnego, bez żadnej narzucanej przez państwo edukacji seksualnej z elementami LGBT. Co więcej, da się to robić bez żadnej innej edukacji, będąc niepiśmiennym i bez dostępu do jakiejkolwiek technologii. Kiedyś ludzie nie używali sztućców i biegali z liściem palmowym zamiast gaci. Świat cały czas idzie do przodu i poszerza się cały czas nasza wiedza i to w zakresie wielu dziedzin, w tym również z dziedziny seksuologii. I owszem, masz rację mówiąc. Da się to robić bez żadnej innej edukacji, będąc niepiśmiennym i bez dostępu do jakiejkolwiek technologii. Edukacja seksualna nie ogranicza się wyłącznie do samego aktu kopulacji i rozmnażania. Edukacja seksualna jest mega istotna i kurczę, to jest strasznie smutne, że do tej pory była tak traktowana po macoszemu. Chociażby świadomość ludzi dotycząca chorób przenoszonych drogą płciową jest tragiczna. Za przykład chociażby podam taki case, który mi się w życiu już powtórzył parę ładnych razy. I wybaczcie mi tą dosadność, mam nadzieję, że YouTube też mi to wybaczy, bije się w pierś, ale mówiąc o tych sprawach, ja nie będę używała zamiennych słów w stylu muszelka, pomarańczki i będę nazywać rzeczy po imieniu. Niejednokrotnie zdarzyło mi się, że na babskich spotkaniach moje koleżanki opowiadały o tym, jak to odpowiedzialne są, bo za każdym razem, gdy idą do łóżka z nowo poznanym facetem, używają kondoma. Super, to się chwali. Po czym na końcu tej historii dowiadujemy się, że całe to zbliżenie zakończyło się w ustach tych moich koleżanek. Przykładowo w takiej sytuacji istnieje ryzyko zarażenia się wirusem HIV. Jak twierdzi dr Gierlotka, droga oralna zakażenia wirusa HIV jest potencjalnie możliwa. Wzrasta w trakcie chorób błony śluzowej, jamy ustnej, dziąseł, zakażenia gardła. Czyli wystarczy, że będziemy mieć uszkodzone dziąsło albo stan zapalny gardła. Jeżeli w takiej sytuacji dojdzie do kontaktu z zakażonym płytem, no to mamy pecha. Potem zostaje tylko płacz i lament. Bo nie wiedzieliśmy, bo nie pomyśleliśmy, bo nam nikt nie powiedział. Edukacja seksualna powinna poruszać takie kwestie. Powinna poruszać kwestie rozwoju psychoseksualnego, różnych zaburzeń. I zdaje się, kiedyś bez edukacji, a raczej deprawacji seksualnej, wychodziło to znacznie lepiej niż teraz. Rodziło się więcej dzieci, a małżeństwa trwały do grobowej deski. No ja bym obstawiała, że to raczej jakieś normy społeczne i ewolucja naszej kultury. Ale jeżeli jest na sali jakiś socjolog, to prosimy o komentarz pod spodem. Gdy panu Trzaskowskiemu naprawdę zależało na dobru dzieci, a nie na indoktrynacji, to są o wiele ważniejsze problemy niż LGBT. Po pierwsze, dzieci przed okresem dojrzewania naprawdę nie ma potrzeby potrzeby uczyć o seksie. Jak już mówiłam, edukacja seksualna nie opiera się na nauce ludzi. Seksualność to jest cholernie szerokie pojęcie. A jeżeli chodzi o przekazywanie tych treści dzieciom, to powinny one być dostosowane do po prostu ich etapu rozwoju. I jest to nawet podkreślone w tym dokumencie, który ty później w filmie tak dumnie przytaczasz i omawiasz. I to jest logiczne, że ten dokument jest czytany przez osobę dorosłą i to po prostu na barkach tej osoby dorosłej spoczywa adekwatne przekazanie tej wiedzy dziecku z doborem odpowiednich słów i z odpowiednim zagłębieniem się w te szczegóły. Po drugie, homoseksualizm może być problemem 1–2% populacji, czyli w szkole na 300 dzieciaków od 3 do 6 będzie w przyszłości osobami homoseksualnymi. Niech będzie ich nawet trochę więcej, ale to i tak zawsze będzie jakiś mały odsetek wszystkich dzieci. A Trzaskowski chce płacić człowiekowi od spraw LGBT w każdej szkole. Oczywiście, że nie, bo ten człowiek nie będzie od zajmowania się grupką homoseksualnych dzieci, tylko od zajmowania się edukacją seksualną. I tak swoją drogą to polecam ci się zapoznać z tą różnicą między seksualnością a seksualizacją. Bo to są dwa różne pojęcia, które po oglądaniu twojego filmu mam wrażenie, że zajebiście mylisz. Seksualność jest wrodzonym atrybutem i wrodzoną funkcją ludzkiego organizmu. To jest naturalna potrzeba człowieka, a odkrywanie swojej seksualności i zrozumienie swojej seksualności to jest bardzo ważny etap w rozwoju człowieka. Seksualizacja natomiast łączy się z pojęciem obiektu seksualnego, z takim przymusem bycia sexy. I to jest takie, wiecie, podszyte erotyzmem, nie? W materiałach pod filmem znajdziecie bardzo fajny artykuł na ten temat, który tłumaczy tą różnicę. Gdyby panu Trzaskowskiemu naprawdę zależało na dobru uczniów, to zająłby się znacznie poważniejszymi problemami. Najpoważniejszy to otyłość wśród dzieci. W Warszawie jest to problem aż 1/3 dzieciaków. I tego pan Trzaskowski nie widzi, choć otyłość wiąże się z cukrzycą i całą masą innych chorób. Masz absolutną rację, to jest również bardzo istotna kwestia. I z tego, co mi wiadomo, w naszych szkołach funkcjonują różne programy mające na celu walkę z otyłością. Jeszcze pamiętam, że gdy ja kończyłam liceum, w naszych szkołach usunięto wszelkiego rodzaju fast foody i wiecie, taką śmieciową żywność. I pamiętam, że też na lekcjach WF-u miałam różnego rodzaju pogadanki na temat zdrowego odżywienia czy prowadzenia zdrowego trybu życia. Jednak wydaje mi się, że dieta czy ruch nie są owiane takim tabu jak seksualność człowieka. Zacznę od tego, że w ONZ komunistyczny marsz przez instytucje udał się wyśmienicie i ich zalecenia co do edukacji seksualnej dzieci śmierdzą pedofilią na kilometr. Już na początku, gdy opisują rozwój dziecka, mówią o tym, że dziecko w wieku 1–3 lubi dotykać swoich narządów płciowych w celu osiągnięcia przyjemności. Ale zdajesz sobie sprawę, że to są fakty naukowe i one są poparte badaniami i obserwacjami. To nie jest tak, że jakiś pierwszy z łapanki lepszy typ usiadł przed komputerem i napisał to, co zesłał na niego Duch Święty. To nie jest tak, że przed laptopem usiadł jakiś zboczeniec i pisząc to zaślinił całą klawiaturę. To są naukowo potwierdzone informacje, które zostały zawarte w rozdziale na temat psychoseksualnego rozwoju dzieci. I mam tu taką sugestię, bo w psychologii mamy takie zjawisko, które nazywa się efektem potwierdzenia. I jest to takie zjawisko, które polega na tym, że jeżeli my sobie coś założymy na samym początku, to potem będziemy szukali i dopatrywali się tego, co nam potwierdzi to, co sobie na samym początku założyliśmy. I wiesz, zamiast nadinterpretowywać różne informacje w celu potwierdzenia tego swojego założenia, poszukałbyś se lepiej informacji i badań na temat psychoseksualnego rozwoju człowieka i dowiedziałbyś się, że takie zjawiska autentycznie mają miejsce. Potem w wieku 4–6 lat jest już mowa o zabawach w nawiasie grach seksualnych, zabawie w rodzinę i doktora, oczywiście nago. I tutaj ponownie mamy do czynienia z taką nadinterpretacją. Autor tego tekstu, używając terminu gry seksualne, na pewno miał na myśli tego rodzaju gry. Przecież to jest logiczne, że kilkuletnie dzieci bawią się w takiego typu zabawy, nie? Badanie własnego ciała i ciała innych osób odbywa się w kontekście zabawy. Czyli tak jak tu autor zaznaczył, dzieci mogą bawić się w lekarza. I taka zabawa może wyglądać na przykład tak, że jest sobie chłopiec, jest sobie dziewczynka i chłopiec może mówić, że boli go jak siusia. Po czym dziewczynka, lekarz, bada tego pacjenta i w praktyce wygląda to zazwyczaj tak, że na przykład przykłada plastikowy stetoskop, prawda? Ta zabawa ma na celu poznanie ciała człowieka i dzieci robią tak. I to nie jest, że ktoś sobie to wymyślił, dzieci tak autentycznie robią. Zadaniem dorosłego jest, że jeżeli przyłapie dzieci na takiej sytuacji, takiej zabawie, to nie, że udaje taki dorosły, że nic się nie stało albo krzyczy na te dzieci, tylko wyjaśnia tym dzieciom, że zainteresowanie ciałem jest czymś naturalnym, ale nie można robić takich rzeczy na przykład w miejscu publicznym i rodzic jest na przykład od tego, żeby to wyjaśnić, czy nie wiem, pani przedszkolanka, która jest świadkiem czegoś takiego. Boże, i te zabawy wcale nie są nasycone jakimś erotyzmem. W wieku 10 lat, według autorów, dzieci zaczynają się interesować seksualnością osób dorosłych. Przecież to nie jest żaden opis rozwoju dziecka, tylko jakieś marzenia pedofila. O mój Boże, co ty gadasz, człowieku? Tak się autentycznie dzieje i w ogóle zwróćcie uwagę na to, co wcześniej mówiłam. Jak ta gra na emocjach i używanie tych nacechowanych emocjonalnie słów, takich jak pedofil albo co chwilę odwoływanie się w memach do naszego pedocelebryty Trinkiewicza, potrafi tak namieszać w głowach. Autentycznie jest coś takiego jak masturbacja we wczesnym dzieciństwie. Tylko że ma ona bardziej, i to jest co chwilę bardzo podkreślane, ma bardziej charakter ciekawości badania własnego ciała i poznawania tego własnego ciała, niż charakter erotyczny. I właśnie przez ten brak edukacji seksualnej, jeżeli nie szukałeś czegoś na własną rękę albo nie postanowiłeś się kształcić w tym kierunku, ty zamykasz się na dostrzeżenie tej różnicy. Ale idźmy dalej. Przejdźmy do tego, co ten dokument zaleca. Fajnie, że zrobili to w formie takiej przejrzystej tabelki. A więc zaczynamy. Dzieci w wieku 0,4. Powtarzam, 0,4. A więc dokument podpisany przez pana Trzaskowskiego zaleca, by w tym wieku nauczyć dziecko czerpania radości i przyjemności z dotykania własnego ciała oraz masturbacji we wczesnym dzieciństwie. Wyobraźcie to sobie, co byście powiedzieli jako rodzic, gdy po odebraniu dziecka z przedszkola dzieciak zacząłby opowiadać, że dziś do przedszkola przyszedł taki pan, przysłany z urzędu i nauczył nas czegoś takiego. Mogę ci zagwarantować, że nikt o zdrowych zmysłach nie wyciągnąłby gumowego penisa i zaczął machać przed nosami tych czterolatków tym gumowym penisem, żeby pokazywać mu, jak należy się masturbować, to jeszcze w jakiś ordynarny sposób. Jednak według tego dokumentu dziecko, które nie wie jeszcze, że klocek to nie papup i nawet według producenta jest za młode, by się bawić klockami Lego, to trzeba z takim dzieckiem przeprowadzić rozmowę na tematy płodności i prokreacji. Szczegółowe opisywanie aktu seksualnego 2-3-letniemu dziecku byłoby czymś absurdalnym. Ale wyjaśnienie dziecku, jak dzidzia znalazła się w brzuchu tamtej pani, w sposób odpowiedni i dostosowany do wieku tego dziecka, jest jak najbardziej okej. I wiecie, można to na przykład przedstawić w formie opowieści, jak to tatusia organizm produkuje takie robaczki, które nazywają się plemnikami i taki plemnik pokonuje bardzo dużą odległość, no, takiego mikroskopijnego robaczka, którego nie widać gołym okiem. Gdy rodzice są ze sobą bardzo blisko i ten plemnik zostaje wprowadzony do brzuszka mamusi, gdzie jak spotyka się z jajeczkiem, dochodzi do zapłodnienia i potem taka komóreczka zagnieżdża się w brzuszku mamusi i rośnie tam dzidzia. Jednym dzieciom to wystarczy, inne mogą na przykład zacząć dopytywać, jak to się stało, że ten plemnik znalazł się w mamusi. I tu też możemy odpowiedzieć w sposób dostosowany do wieku tego dziecka. Przykładowo, że wiesz, chłopcy i dziewczynki różnią się narządami tam na dole i kiedy taki chłopiec i dziewczynka stają się już dorośli i decydują, że chcą mieć dzidzie, łączą się tymi narządami i wówczas powstaje taki korytarzek, którym ten plemniczek sobie do mamusi brzuszka wędruje. Całe wyjaśnienie pozbawione jest jakiegokolwiek erotyzmu, skupia się na tych biologicznych aspektach, tak? Ale idźmy dalej, wiek 4-6. W tym wieku już jak ze starym trzeba gadać. Rozmowa o prokreacji z wykorzystywaniem prawidłowego słownictwa. Penis, macica, jądra, jajniki. Anatomia jak anatomia. Ręka, głowa, nos, szyja. To są nazwy anatomiczne, w nich nie ma nic erotycznego, to jest czysta biologia. 6-9 lat. Tutaj to już na twardo, w tym wieku już dziecko powinno sobie poradzić z obrazem seksu w mediach. Nie wiem, jak to rozumieć, może trzeba mu dać dostęp do jakiegoś RedTube'a, wiecie. W końcu i tak już od kilku lat się masturbuje, to niech ma chociaż przy czym to robić. Mój Boże, i znowu ta twoja skrajność. Bo widzisz, ja na przykład w tym momencie pomyślałam o jakiejś zmysłowej scenie w filmie, który leci po 22. Ten 9-latek na przykład wparowuje do pokoju, w którym leci taka scena i jakby jest w stanie sobie z tym poradzić. No i w tym wieku dziecko powinno już wiedzieć, co to akceptowalne współżycie seksualne odbywane za zgodą obu osób. Komu to jest potrzebne, by dziecko w wieku 6 do 9 lat wyrażało zgodę na seks? No komu jak nie pedofilom? Boże, rozumienie, że do bliskości nie można kogoś zmusić, jest równoważne dla ciebie z tym, że ktoś godzi się na seks? A żeby dziecko nie miało wątpliwości i oporów, to trzeba je nauczyć, że seks to samo zdrowie i dobre samopoczucie. Bo seks to jest samo zdrowie i dobre samopoczucie. Tak samo jak spanko, tak samo jak jedzenie. O mój Boże, przecież to są najzwyklejsze potrzeby fizjologiczne. Jakby zdaję sobie sprawę, no nie, z tego, że kultura, w jakiej żyjemy, zrobiła ze zwykłej potrzeby fizjologicznej jakiś temat tabu. Coś zahaczającego o sprawy sakralne, owijane tajemnicą. I chyba cały czas gdzieś z tyłu głowy niektórym z nas to tam tkwi, nie? Szkoda tylko, że jak ja miałem 10 lat, to budowałem w pokoju bunkier z krzeseł, kołdry i kocyka i bawiłem się z kuzynem w wojnę, że siedzimy w bunkrze i Niemcy nas atakują. Musiałem być bardzo zacofanym dzieckiem, skoro nie wiedziałem wtedy, co to HIV i antykoncepcja. A to jest charakterystyczne właśnie dla okresu dojrzewania. Bo widzisz, dzieciak nie zmieni się od tak za sprawą dotknięcia magicznej różdżki, że jednego dnia jest dzieckiem, a drugiego dnia jest już dorosłym, bo jest to proces. To, że jakieś dziecko nadal bawi się w budowanie bunkrów, nie znaczy, że nie będzie interesowało się sprawami z zakresu seksuologii. Dobra, moje internetowe ziomeczki, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o całej tej akcji. Sekcja komentarzy jest wasza, do boju! Polecam się zapoznać też z materiałami, do których linki zalinkowałam. Zamieściłam pod filmem. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, ja wtedy będę wiedziała, że na tego typu materiały jest popyt. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie suba, żeby żaden film was nie ominął. I standardowo reklama social mediów. I do zobaczenia w następnym filmie, moi drodzy, bez suski!